Muzeum Okręgowe w Rzeszowie powstało w 1935 roku jako muzeum regionalne z inicjatywy grupy pasjonatów pragnących ocalić pamiątki z przeszłości i zachować je dla przyszłych pokoleń. Dziś można śmiało powiedzieć, że misja ta realizowana jest znakomicie. Muzeum najpierw mieściło się w gmachu szkoły podstawowej nr 1 przy ulicy Bernardyńskiej w Rzeszowie. Bardziej jednak przypominało magazyn dzieł sztuki niż gotowe do oglądania ekspozycje. W trakcie niemieckiej okupacji zmieniła się jego siedziba. Muzeum przeniosło się wówczas do rynku, do kamienicy nr 8, która dziś nosi numer 6. Czas wojny nie pozwolił na rozwinięcie działalności wystawienniczej, ale to właśnie wtedy zorganizowano pierwsze ekspozycje. W 1953 roku muzeum otrzymało na siedzibę gmach dawnego konwentu ojców PR-ów, który stanowi całość z dawnym kolegium PR-skim, w którym dziś mieści się pierwsze liceum ogólnokształcące, a także z kościołem pod wezwaniem Świętego Krzyża. Ostateczny kształt zespołu budynków, wzniesionego w połowie XVII wieku, obiekt otrzymał na początku wieku XVIII. W chwili przejęcia części tych obiektów jasne było, że budynek wymaga generalnego remontu. Przeprowadzono go w latach 1956-1959. Zakonserwowano wówczas najstarszą w Rzeszowie barokową polichromię, malowidła ścienne, które znakomicie zachowały się na sklepieniach i ścianach dawnej siedziby PR-ów. Dotychczasowa siedziba w rynku w latach 1980-1990 także została wyremontowana i przeznaczona na potrzeby działu etnograficznego muzeum. W 1953 roku nadana została nazwa używana do dziś – Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Zbiory Muzeum Okręgowego w Rzeszowie to kilkaset tysięcy eksponatów zgromadzonych w kilku działach muzeum. Pozwalają one na niezapomnianą wędrówkę w przeszłość. Dział archeologii Muzeum Okręgowego w Rzeszowie gromadzi zabytki związane z osadnictwem pradziejowym i wczesnośredniowiecznym z terenu Polski południowo-wschodniej. Liczący kilkadziesiąt tysięcy zbiór obejmuje zróżnicowane chronologicznie, surowcowo i funkcjonalnie okazy narzędzi, broni, ozdób i naczyń. Szczególnie licznie reprezentowane są zabytki dokumentujące zasiedlenie tego obszaru w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza. Charakterystyczne ozdoby oraz różnorodne formy naczyń glinianych pochodzące zarówno z osad, jak i cmentarzysk odnoszone są przede wszystkim do tzw. tarnobrzeskiej kultury łużyckiej. To okres od XIII-XII do IV wieku przed naszą erą. Bardzo interesujące są zabytki z okresu rzymskiego, głównie o charakterze osadowym, w tym słynny skarb złotych i srebrnych ozdób z połowy V wieku ze Świlczy koło Rzeszowa. Na uwagę zasługuje również największy w skali Polski południowo-wschodniej zbiór zabytków związanych z najstarszą fazą osadnictwa słowiańskiego z VI-VII wieku. Omawiany zbiór ciągle uzupełniany jest przez nowe materiały pozyskiwane w trakcie prowadzonych przez pracowników działu badań terenowych. Są to prace wykopaliskowe o charakterze szerokopłaszczyznowym, jak i sondażowym, powierzchniowe oraz tzw. nadzory archeologiczne prowadzone także na obszarach, które mają zostać objęte różnorodnymi inwestycjami budowlanymi. Warto dodać, że istnieje możliwość realizowania zleceń osób fizycznych oraz firm. Dział archeologii Muzeum Okręgowego w Rzeszowie prowadzi również działalność naukową, głównie w zakresie opracowywania zbiorów. Efekty tych prac publikowane są w roczniku Materiały i sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. Roczniki te wydawane są od 1961 roku. Od 23 lat organizowane są konferencje podsumowujące kolejne sezony prac archeologicznych prowadzonych na terenie Polski południowo-wschodniej. Ostatnio zakres terytorialny prezentowanych zagadnień poszerzony został o obszar zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji. Wszyscy pracownicy działu czynnie uczestniczą w pracach Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Podkreślenia wymaga również działalność w zakresie popularyzacji archeologii. Na nowej, stałej ekspozycji w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie pod tytułem Odkopana przeszłość – pradzieje Polski południowo-wschodniej prowadzone są, zwłaszcza dla młodzieży szkolnej, lekcje muzealne. Ich tematyka dotyczy całego okresu pradziejów, jak i wybranych, bardziej szczegółowych zagadnień. Dział historyczny Muzeum Okręgowego w Rzeszowie to ponad 20 tysięcy eksponatów prezentujących szeroki zakres tematyczny. Miłośnik historii znajdzie wśród nich zabytki o dużej wartości historycznej, poznawczej, a także materialnej i artystycznej. Przez kilkadziesiąt lat zgromadzono wartościowy zbiór militariów, broni białej i palnej oraz mundurów i elementów wyposażenia żołnierskiego, numizmatów i medali polskich i obcych, zabytków cechowych i pieczęci.
Wartościową grupą zabytków są odznaczenia polskie i krajów ościennych, ocalone z wojennej pożogi judaika oraz pamiątki związane z Rzeszowem i regionem. Cennym uzupełnieniem zbiorów działu historycznego jest pokaźne archiwum pamiątek rodzinnych i dokumentów instytucji publicznych, a także zbiór fotografii o bardzo szerokiej tematyce. Dział sztuki naszego muzeum ma bogate zbiory wybitnych dzieł, które tworzy około 15 tysięcy eksponatów. Znaczną rangę i wartość artystyczną mają kolekcje malarstwa obcego, którą tworzy m.in. Galeria Dąbskich, prezentująca malarstwo zachodnioeuropejskie, i Galeria Malarstwa Polskiego. Ważne miejsce zajmuje też malarstwo i rysunek na papierze, głównie artystów polskich, a także grupa rzeźb. Tenże dział jest ponadto reprezentowany zabytkami rzemiosła artystycznego. Wśród muzealiów znajdują się meble, ceramika, porcelana i fajans, szkło, metale, srebra, cyna oraz zespół wiszących świeczników mosiężnych z XVII i XVIII wieku. W zbiorach działu sztuki pozostają również prace powstałe po 1945 roku, obrazy olejne, rysunki, grafiki, fotografie artystyczne oraz rzeźby. W dziale etnograficznym zbiory liczą kilkanaście tysięcy eksponatów, głównie z zakresu ludowej plastyki oraz rzemiosła artystycznego południowo-wschodniej Polski. Na szczególne zainteresowanie zasługuje kolekcja dawnej rzeźby i malarstwa ludowego oraz strojów noszonych przy końcu XIX i na początku XX wieku przez grupy etnograficzne Lasowiaków i Rzeszowiaków. W latach po II wojnie światowej zebrano także bogatą kolekcję rzeźb wykonanych przez twórców ludowych, a także wyrobów ludowego rzemiosła artystycznego, głównie ceramiki, zabawek drewnianych oraz kowalstwa. W latach 80. pozyskano do zbiorów przykłady ludowych instrumentów muzycznych, w tym m.in. cymbałów, basów, a także akcesoriów obrzędowych. W archiwum naukowym działającym przy muzeum zostały zgromadzone różnorodne materiały do dziejów kultury ludowej. Odrębny dział archiwum stanowi spuścizna po docencie Franciszku Kotuli z cennymi materiałami terenowymi, nagraniami folkloru, korespondencją oraz rękopisami opracowań. Zbiory etnograficzne są udostępniane w formie wystaw stałych oraz czasowych. W muzeum odbywają się lekcje muzealne dla młodzieży szkolnej, wykłady oraz seminaria dla choreografów i instruktorów zespołów folklorystycznych. Księgozbiór Biblioteki Muzeum Okręgowego w Rzeszowie liczy ponad 51 tysięcy woluminów, a jego gromadzenie jest ściśle związane z powstaniem, rozwojem i działalnością placówki. W zbiorach znajduje się kolekcja zabytkowa druków dawnego piśmiennictwa polskiego i obcego. Najstarszym zabytkiem jest inkunabuł z 1482 roku. Oprócz dzieł zabytkowych, biblioteka gromadzi piśmiennictwo współczesne. Księgozbiór jest systematycznie powiększany i uzupełniany o książki i czasopisma z zakresu archeologii, historii, etnografii, historii i teorii sztuki, muzealnictwa oraz dyscyplin pokrewnych. Szczególne znaczenie ma gromadzenie i uzupełnianie literatury związanej tematycznie z Rzeszowem i najbliższą okolicą, wśród której ważną część stanowi bogaty zbiór prasy rzeszowskiej XIX i XX wieku oraz Galicjanów, cennego źródła wiedzy na temat życia i historii Galicji ze zbiorem rzadkich w Polsce schematyzmów. Ciekawe są wystawy organizowane przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Jest tutaj kilka ekspozycji stałych, ale nie brakuje też wystaw czasowych. Wśród wystaw stałych wymienić należy wystawy Czyn zbrojny żołnierza polskiego 1914-1945, kolekcja Jana Partyki. Ekspozycja składa się z czterech części. Pierwsza obejmuje okres I wojny światowej i prezentuje polskie formacje zbrojne tego okresu, zwłaszcza Legiony Polskie. Druga obrazuje burzliwe lata 1919-1921, nazywane często okresem walk o niepodległość i granice. Kolejna część wystawy poświęcona jest dziejom Wojska Polskiego w okresie międzywojennym, zakończonym kampanią wrześniową 1939 roku. Wreszcie ostatnia część ekspozycji prezentuje różne formacje polskie walczące w kraju i na wielu innych frontach II wojny światowej. Dużą grupę eksponatów stanowią unikatowe nierzadko odznaki oddziałów i formacji Wojska Polskiego, odznaczenia, dyplomy, legitymacje i pamiątki żołnierskie. Obok eksponatów odnoszących się do poszczególnych oddziałów zaprezentowano też kolekcje dokumentów, odznaczeń i fotografii należące do konkretnych żołnierzy i przedstawiające ich mocno niekiedy powikłane wojenne losy.
Sporą atrakcją wystawy są oryginalne, kompletne mundury od ubioru weterana Wojska Polskiego w Ameryce, wzorowanego na mundurze armii generała Hallera, poprzez mundury armii przedwrześniowej, po sylwetki mundurowe różnych formacji polskich sił zbrojnych na zachodzie w wersji zarówno bojowej, jak i wyjściowej. Kolejna wystawa to Galeria Malarstwa Polskiego. Wyeksponowano malarstwo sztalugowe od początku XVIII wieku do 1939 roku, które zostało wystawione w układzie chronologiczno-tematycznym. Prezentacja ta obejmuje portrety, weduty i pejzaże, sceny rodzajowe oraz martwe natury. Wystawiono również wybrane obrazy olejne namalowane przede wszystkim na płótnie, jak też nieliczne na podłożu z tektury, deski i blachy. Największych artystów tego czasu, reprezentantów swoich epok, jak też różnorodnych kierunków, nurtów i tendencji. Pokazano dzieła sławnych polskich malarzy. Znajduje się tutaj blisko 120 obrazów stworzonych przez kilkudziesięciu mistrzów pędzla, wśród których można podziwiać piękne kompozycje należące do sławnych artystycznych cyklów i wątków tychże twórców, jak też rzadkie obiekty w dorobku naszych malarzy. Prezentacja pozwala zobaczyć wybitne dzieła naszych artystów, przedstawicieli najważniejszych kierunków tego czasu. Kolekcja jest jedną z nielicznych, tak cennych galerii malarstwa polskiego w tej części naszego kraju. Kolejna wystawa nosi tytuł Odkopana przeszłość – Pradzieje Polski Południowo-Wschodniej. Prezentuje ona różnorodne aspekty życia człowieka w okresie od około 40 tysięcy lat przed naszą erą do XIII wieku naszej ery. Na powierzchni ponad 160 metrów kwadratowych zaprezentowano około 2 tysięcy zabytków pochodzących z badań wykopaliskowych prowadzonych na terenie południowo-wschodniej Polski. Ilustrują one poszczególne okresy chronologiczne zarówno w zakresie kultury materialnej, jak i duchowej. Starano się je pokazać w kontekście wskazującym na ich pierwotną funkcję i sposób użytkowania. Bardzo licznie reprezentowane są różnorodne formy narzędzi, broni, ozdób, jak również naczyń glinianych. Obejmują one zarówno pospolite formy używane w gospodarstwie domowym, naczynia wykorzystywane podczas ceremonii pogrzebowych, jak również luksusową zastawę stołową, sprowadzaną na przełomie II i III wieku z terenu Imperium Rzymskiego. Ważnym elementem ekspozycji są również prezentacje rekonstrukcji strojów pradziejowych, pokazujące przemiany w zakresie stosowanych surowców, technik tkackich oraz upodobań estetycznych. Kolejna wystawa nosi tytuł Dawna rzeźba ludowa. Wystawa ta prezentuje charakterystyczne przykłady rzeźby ludowej od XVI do XX wieku, pełniącej ważną funkcję sakralną i stanowiących niegdyś wyposażenie kapliczek wiejskich. Dobór eksponatów na wystawie pozwala zwiedzającym poznać najbardziej popularnych świętych, patronów chroniących od ognia, powodzi i epidemii oraz innych przypadków losowych. Kolejna wystawa nosi tytuł Na co dzień i od święta. Odzież i stroje w społecznościach wiejskich w Rzeszowskiem w XIX i XX wieku. Kolorowe stroje ludowe, znane ze zbiorów muzealnych i traktowane przez współczesne zespoły folklorystyczne jako kostiumy, nie były typową odzieżą szerokich mas ludności wiejskiej. Zakładali je tylko najbogatsi chłopi w okresie po uwłaszczeniu. Codzienny ubiór chłopów nie był tak barwny i szykowny. Przede wszystkim był prostszy w kroju, dostosowany do pracy fizycznej w polu czy przy inwentarzu, wygodny, nie hamujący ruchów. Wykonane z lnianego czy konopnego płótna koszula i portki, a w przypadku kobiet fartuch, stanowiły cały letni ubiór większości chłopów polskich. Strój odświętny spełniał inne funkcje. Informował o pozycji społecznej i miejscu w gromadzie, podkreślał przynależność do określonego regionu. Istotną rolę odgrywał także w dorocznej i rodzinnej obrzędowości ludowej. Różnorodność stroju wskazuje na bogactwo wyobraźni chłopów, ich inwencje w asymilowaniu wzorów, także mieszczańskich czy szlacheckich i tworzeniu własnych koncepcji. Rozwój gospodarki towarowej i napływ na wieś gotowych wyrobów produkcji fabrycznej przyniósł kres dawnym ubiorom ludowym. Tym bardziej więc ich piękno, dekoracyjność, a zarazem prostota cieszy się ciągłym zainteresowaniem. Kolejna wystawa nosi tytuł Galeria Malarstwa Europejskiego. W
Wśród pokazanych dzieł z przełomu XVII, XVIII i XIX stulecia przeważają obiekty pochodzące z galerii dąbskich. Eksponowane płótna pochodzą z licznych szkół i ośrodków artystycznych, takich jak Bolonia, Rzym i Neapol. Podziwiać można kopie czołowych mistrzów XVI i XVII wieku. Mamy tutaj przykłady malarstwa renesansowego oraz klasycystycznego. Wystawa malarstwa włoskiego zachwyca i fascynuje różnorodną tematyką, bogatą ikonografią, najwyższym kunsztem i nowatorstwem warsztatowym. Na język malarski przełożone zostały sceny biblijne, mitologiczne, alegoryczne i rodzajowe. Kolejna wystawa nosi tytuł Galeria Rzemiosła Artystycznego. Wystawiono tu zabytki, w większości z XIX wieku, reprezentujące różne dziedziny rzemiosła artystycznego. Typowymi przykładami mebli z pierwszej połowy XIX wieku są m.in. biedermeierowskie krzesła oraz fotel z charakterystycznym wachlarzowym oparciem. W serwantce, na kątówce, komodzie i stołach eksponowane są wyroby ceramiczne, m.in. XIX-wieczne angielskie naczynia fajansowe oraz stołowa porcelana z drugiej połowy XIX wieku, pochodząca z wiedeńskiej, niemieckiej i czeskiej wytwórni. W specjalnej gablocie prezentowane jest zabytkowe szkło, m.in. szklanice, pucharki, kieliszki, karafki, paterki, głównie z czeskich i polskich hut, ale także niemieckich i rosyjskich. W okresie Biedermeieru bardzo popularne stało się tak zwane czeskie szkło, które charakteryzowała wyrazista barwa i dekoracja wykonana przeźroczystymi, kolorowymi farbami emaliowymi. Ciekawymi przykładami tej dziedziny rzemiosła artystycznego są rubinowa cukiernica z 1840 roku oraz kabaret do przypraw z czerwonego szkła z typową dla kultury mieszczańskiej dekoracją, wykonaną białą emalią. Ekspozycję uzupełniają obiekty z XVIII wieku, to jest lichtarze, a także obrazy przedstawiające martwą naturę malowane techniką olejną na płótnie, desce i blasze miedzianej. Drugą część wystawy tworzy zbiór zabytkowych sreber, które prezentują wysoki poziom artystycznego kunsztu. Eksponaty prezentowane w czterech gablotach zostały podzielone ze względu na funkcję, jaką niegdyś pełniły. Na ekspozycji prezentowany jest również zespół przedmiotów przeznaczonych do użytku domowego – fragmenty zastaw stołowych, przybory toaletowe, a także służące oświetlaniu pomieszczeń lichtarze i świeczniki. Skromną ilość damskich ozdób biżuteryjnych rekompensuje zbiór balowych torebek z XIX i XX wieku. W ramach projektu Wirtualne Muzea Podkarpacia w budynku muzeum powstała pracownia digitalizacji 2D i 3D. To nowoczesne laboratorium zostało wyposażone w stacje graficzne, skanery 3D, sprzęt fotograficzny oraz specjalistyczne oprogramowanie do digitalizacji eksponatów muzealnych. Efekty naszej pracy można oglądać na portalu Wirtualne Muzea Podkarpacia. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie to niezwykły obiekt, którego nie można przegapić, będąc na Podkarpaciu. Koniecznie trzeba tu wejść i pozostać na dłużej.